jak doszło do tego, że dzisiaj spotykamy pana w Międzyrzecu Podlaskim? Od jakiegoś czasu współpracujemy z mieszkańcami z tego obszaru. Przypominam, że chodzi tutaj o zagrożenie całego powiatu bielskiego budową dużych przemysłowych ferm drobiu, kurczaków, brojlerów. I to już nie są małe inwestycje, to są obiekty, które będą miały drastyczny wpływ na pogorszenie codziennego życia tych mieszkańców, także oczywiście warunków środowiskowych, więc jakiś czas temu otrzymaliśmy właśnie zgłoszenie od mieszkańców z Rzeszczynki, a w ślad za Rzeszczynką pojawiły się kolejne miejscowości, w których no, niestety pojawia się ten sam problem. Dzisiaj akcja Usłyszcie Nas, to ma, na tym ma polegać ta cała dzisiejsza impreza? Trochę usłyszcie nas, ale trochę chcemy też, żeby ludzie zdali sobie sprawę z powagi problemu. Nie mówimy tutaj o pojedynczej fermie, nie mówimy też tak naprawdę o jakichś gospodarstwach, o po prostu o rolnictwie. To jest taki wątek, który bardzo często zarówno my, jak i mieszkańcy podkreślają, że to nie jest blokowanie rolnictwa, to jest blokowanie szkodliwego przemysłu, w ślad za którym idą problemy zdrowotne, które cały czas są niestety przez naszych rządzących bagatelizowane. Problemy epidemiologiczne. Tylko w 2021 roku, przypominam, na walkę z ptasią grypą wydaliśmy dobrze ponad miliard złotych. I w tej chwili WIPAŻ nie planuje tutaj budowy jednej fermy, ale chce utworzyć całe zagłębie. Dzisiaj od mieszkańców słyszeliśmy najnowsze informacje o tym, że planowana jest budowa przynajmniej 150 kurników, po 75 tysięcy każdy. To będzie zagłębie wielkości tego, co mamy z czym mamy do czynienia w rejonie Żuromina i Mławy. Przypominam, że to jest największe, Żuromin i Mława w tej chwili, to jest największe zagłębie ferm przemysłowych, drobiarskich w Europie. To się tam zupełnie wymknęło spod kontroli tylko dlatego, że nie było tam po prostu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i nie było żadnych ustaw, które w jakikolwiek sposób ograniczałyby takie nieodpowiedzialne inwestycje. No i w ślad za taką kondensacją ferm idą właśnie problemy epidemiologiczne. Kiedy pojawia się na przykład właśnie wirus ptasiej grypy, on się roznosi z jednej fermy na drugą. Koszty tego ponoszone są oczywiście przez budżety wojewódzkie, także to wszystko idzie niestety z naszych pieniędzy. No a kwestie zdrowotne, czyli to jak się mieszka koło obiektów, nie na kilka czy kilkanaście tysięcy kurczaków, tylko na kilkaset, a tak jak słyszymy tutaj, jeżeli chodzi o te najnowsze inwestycje w WIPAŻ-u, to mają być fermy na ponad milion. Więc no, chcielibyśmy to powstrzymać. Mam nadzieję dziś na spotkanie wasze z prezesem WIPAŻ-u. Ja myślę, że takie spotkania oczywiście są jakoś tam istotne, nie chcę powiedzieć symbolicznie, ale argumenty strony społecznej prezes WIPAŻ-u doskonale zna. Będą nowoczesne, zielone, same pozytywy. Tak, przy czym ta zieleń to jest w tych zielonych fermach WIPAŻ-u to jest taki element, który powszechnie określany jest mianem greenwashingu, czyli po prostu takiego ekologicznego podreperowania wizerunku właśnie takich obiektów, które nie bez powodu u nas są określane jako obiekty, które zawsze znacząco wpływają na środowisko. Zawsze i znacząco. I żadne nazwanie tych ferm zielonymi tego nie zmieni. No te zielone fermy sprowadzają się wtedy do tego, że mamy tam mieć co? Pelet i fotowoltaikę. No jakby w jaki sposób zmienia to fakt, że takie obiekty emitują około 400 substancji szkodliwych dla zdrowia mieszkańców. I nic tego nie zmieni, a nie mówimy tutaj, przypominam jeszcze raz, o małych fermach, ani o jednej fermie, która będzie gdzieś oddalona od zabudowy mieszkalnej. Te fermy będą nas otaczały, tak naprawdę w ogóle przecież jak się tutaj przyjeżdża do Międzyrzeca z każdej niemalże okolicy, ten WIPAŻ jest tutaj wszechobecny. I niestety mamy teraz taką sytuację, w której te koncerny drobiarskie, takie jak WIPAŻ czy Cedrop, zaczynają dyktować warunki społeczności lokalnych, społeczności wiejskich. Nie ma już tak naprawdę rolnictwa. Temat będzie dzisiaj też pewnie poruszany przez Agrounię, która tutaj ma się także pojawić i wesprzeć mieszkańców, że konflikty tutaj nie przebiegają na linii jacyś obrońcy zwierząt czy ekolodzy versus polska wieś i polskie rolnictwo, tylko na linii rolnictwo i wieś versus przemysł.
Bo to, że w ciągu ostatnich 10 lat, jak ostatnio właśnie często się przypomina, upadło tyle gospodarstw na wsi, to jest niemalże wyłącznie wina ciągłego zwiększania skali chowu takich ferm. To już nie są po prostu gospodarstwa, z którymi normalny gospodarz na wsi jest w stanie w jakikolwiek sposób konkurować, tylko nieustanne zwiększanie skali i tak naprawdę w końcu na rynku zostanie właśnie Wipasz, Cedrop, no i oczywiście jakieś zagraniczne koncerny, czy koncerny z jakimś mieszanym kapitałem polsko-zagranicznym. A jakie fermy powstaną nowe? Bo my mówimy cały czas o fermach w gminie Kodeń i w gminie Sosnówka. Czy ma Pan jakieś informacje dodatkowe? To znaczy tak, w tej chwili wiemy o mniej więcej 6 inwestycjach. Trudno mi powiedzieć, czy wszystkie z nich należałoby wiązać bezpośrednio z Wipaszem. Mieszkańcy tutaj z jednej strony mówili, że jakby mamy tutaj miejsce taki dziwny proceder, w którym wniosek o zgody wydaje najpierw jakiś lokalny rolnik, a dopiero po uzyskaniu wszystkich właśnie opinii, a ostatecznie też zgód na budowę, taki obiekt jest ostatecznie przepisywany na tą firmę drobiarską. Natomiast zwróćmy uwagę też, że samo pojawienie się tej ubojni tutaj, ubojni, która w tej chwili działa na 20 czy 25% swoich mocy przerobowych, ono niejako animuje w ogóle ten rozwój przemysłu drobiarskiego w tym rejonie. Więc no, z jakichś powodów ta inwestycja nie została zatrzymana dużo, dużo wcześniej. Dlatego, że ona będzie, jeżeli ta inwestycja będzie funkcjonowała nadal, to nawet jeżeli Wipasz się ostatecznie wycofa z budowy tych ferm, to pojawią się prawdopodobnie inni inwestorzy, którzy będą wiedzieli, że jest tutaj taki duży zakład produkcyjny, który jest w stanie, no, krótko mówiąc, zagospodarować te zwierzęta, które będą chowane w tym rejonie. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Bardzo mocno liczymy na to, że pojawi się przede wszystkim z jednej strony referendum, a z drugiej strony weszliśmy też pod koniec ubiegłego roku jako Koalicja Społeczna Stop Fermom Przemysłowym z petycją dotyczącą moratorium na budowę ferm. Moratorium, które nie jakby zakaże budowy nowych tego rodzaju obiektów do momentu, w którym nie zostaną wprowadzone odpowiednie ustawy. Czy to ustawa odległościowa, czy ustawa odorowa, czy uzależnienie budowy nowych ferm od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, bo w tej chwili z fermami mamy po prostu całkowitą dowolność. I dzisiaj jesteśmy pod zakładem, który planuje rozbudowę dziesiątek, a z tego, co też słyszymy, nawet setek kurników w okolicy, które będzie tutaj budował. I słuchajcie, ludziom, którzy tutaj przyszli, kończy się życie normalne. Kończy się normalne gminy, kończy się normalny obraz środowiska, a wychodzi przed chwilą dyrektor firmy i częstuje ludzi polędwiczkami. Najpierw za plecami ludzi, w porozumieniu z gminą, załatwiając pozwolenie na budowę dziesiątek fermowych kurników, nie informując ludzi. To jest właśnie to, do czego przyzwyczaił się w Polsce wielki kapitał, który załatwia za plecami ludzi swój interes, a ludzi chce kupić za cukierki, ciastka, za chwilowe dobre samopoczucie. Ale dlaczego się tutaj zebraliśmy? Żeby to wyjaśnić od początku. Tutaj obok nas jest firma, która planuje w 4 gminach budowę już na dzień dzisiejszy ponad 60 fermowych kurników, budowanych w jednostkowych zgromadzeniach po około 15. W takim jednym kurniku będzie hodowanych w ciągu roku ponad 70 tysięcy kur, to znaczy, że kurczaków, to znaczy, że w jednej zagrodzie, z tych informacji, które my dostaliśmy, będzie około 1 000 000 sztuk drobiu. A w sumie w tych 4 gminach, które będą tutaj gościły u siebie na terenie te kurniki, będzie, uwaga, na jednego mieszkańca 2,5 tysiąca kur w ciągu roku. To jest liczba, która w głowie się nie mieści i która pokazuje, że to nie jest rolnictwo. To trzeba sobie jasno powiedzieć. To nie jest rolnictwo. To jest dla rolnictwa Armagedon. To jest skończenie z normalnym, tradycyjnym rolnictwem. To jest korporyzacja produkcji żywności i...
wielkie firmy zaczynają przejmować produkcję żywności i my będziemy się zajmować, skąd później jest drożyzna. No jak skąd? Właśnie stąd, że wielkie monopole zaczynają przejmować hodowlę drobiu, hodowlę innych zwierząt i później będą narzucały nam swoje ceny. Jesteśmy w gminie, jesteśmy tak naprawdę w 4 gminach tutaj, które będą miały mieć te kurniki, które zmienią oblicze hodowli drobiu w tej części Polski. To będzie wielkie skupisko, które jest kompletnie nieprzemyślane. I żeby było też ciekawe, w ostatnim czasie Państwowa Inspekcja Weterynaryjna wydała ponad 1000 decyzji zakazujących w tym powiecie hodowli świń. A dziś daje się za plecami ludzi pozwolenie na budowę wielkich korporacyjnych kurników w tym terenie. I jest jasno, i my tutaj jasno mówimy, jeżeli ludzie się na to nie godzą, to tych kurników ma tutaj nie być. To ludzie, którzy tutaj żyją, mają decydować o tym, jak będzie wyglądała ich gmina, ich dwie gminy, ich powiat, a nie ktoś, kto tutaj przychodzi i załatwia sobie pozwolenia. To ludzie, którzy tu żyją, mają decydować o tym, co będzie. To ludzie, a nie firmy, które dziś mówią, że żeby im się opłacało prowadzić tu zakład, to musi być kilka milionów kur w ciągu roku hodowanych tutaj. Bo dokładnie ile tych kur tutaj będzie hodowanych? 36 milionów. To jest, uwaga, 36 milionów kur, które mają być hodowane w 4 gminach. A docelowo z tego, co my słyszymy, to ma być ich ponad 70 milionów, bo dziś są wydane decyzje na ponad 60 kurników, a słyszymy o tym, że to jest dopiero początek. I z kuluarowych rozmów inwestor przekazuje, że żeby jemu opłacało się to robić, tych kurników ma być docelowo co najmniej 150. Więc tutaj widzimy początek tych zmian. Tych kur w 4 czy w 5 gminach ma być 2 razy więcej w ciągu roku hodowanych niż wszystkich ludzi w Polsce. To w 4 gminach na każdego Polaka będzie przypadały 2 kurczaki. To są potężne zmiany, na które nie zgadzają się ludzie. I to jest podstawa, dlaczego tych kurników ma tutaj nie być. I ja podkreślę jeszcze raz, to nie jest normalne rolnictwo. To nie jest tradycyjna hodowla drobiu. To nie są normalni rolnicy. To są potężne korporacje, które przejmują hodowlę zwierząt i produkcję żywności. I to jest, tak jak wcześniej powiedziałem, już początek do potężnych zmian. I dziś jest też nam opowiadane, że te firmy będą współdziałały z rolnikami, co jest kompletnie nieprawdą. Bo widzimy chociażby to, że firmy tego typu przywożą z zagranicy surowce na produkcję pasz i nie współpracują z lokalnymi rolnikami, zamiast wspierać lokalnych producentów żywności. I my nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, czy to jest ta firma, czy inna, które tak się zachowują. Faktem jest to, że dziś właśnie tak duże firmy odpowiadają za chociażby przywóz zbóż z Ukrainy i pomijanie polskich rolników w sprzedaży zboża. Czyli nie ma żadnego najmniejszego gospodarczego, społecznego argumentu, żeby takie budowle powstawały. To jest Armagedon dla rolnictwa, to jest Armagedon dla lokalnej społeczności. To jest po prostu coś, na co nie możemy się zgadzać. Mamy już jedną fermę drobiu, którą postawił WIPAŻ. Chcą postawić drugą, więc dlatego przyjechaliśmy zaprotestować, bo nie chcemy drugiej fermy drobiu. Na początku byliśmy pięknie przekonani, zachęcani. Miał powstać tylko instytut i 4 kurniki. Już w tej chwili posiadamy 12 kurników. Miały być poprawione drogi lokalne i tak dalej. Taki Armagedon, jak przeżyliśmy przy budowie tych kurników w Kwasówce, to nikt nie może sobie nawet wyobrazić. Dopiero sobie wyobrazicie Państwo, jak będzie to u Was stawione. Więc teraz wiemy, z czym to się wiąże, jak to będzie wyglądało, jaką firmą jest WIPAŻ, co obiecuje, z czego się wywiązuje. My to mamy, my to już mamy, żyjemy z tym, widzimy, ile ciężarówek przejeżdża przez Kwasówkę, jak drogi mamy ponaprawiane, jakiego hałasu nie mamy, jaka jest współpraca z przyrodą, z nami, jak jesteśmy dotowani przez firmę WIPAŻ. My to wszystko doświadczyliśmy już. To jak?
Bardzo dobrze, po prostu zarąbiście, przyjechaliśmy tutaj, o tak sobie postać z Państwem, nie, przyjechaliśmy powiedzieć, że nie firmie Wipasz, nie jest wiarygodną firmą, nie jest słowną firmą. Rozwalone mamy wszystkie drogi gruntowe przez budowę i do dzisiaj nie są naprawione. I chcą dalej nam rozwalać. Nasza wioska to jest 80 numerów. To jest bardzo mała wioska. A już mamy 12 i ma powstać następny smród w następnym miejscu, gdzie nas chcą otoczyć z każdej strony. A firma Wipasz mówi, wszystko jest fajnie, wszystko jest cudownie, to są zielone budki i tak dalej. Tak, są zielone budki. Przyjeżdża telewizja, jest wszystko pięknie, jest cisza, spokój, elegancko, nic nie śmierdzi, wszystko jest powłączane, a wystarczy wyjść rano i posłuchać, albo hałas. Wiecie, ile jest ciężarówek? To jest masakra, ile jest ciężarówek. Ile przyjeżdża ciężarówek, co jest transportem? I oczywiście doraźne naprawy Wipasz robi, ale tylko pod kątem, żeby sami mogli dojechać i wrócić. Więc wieś Kwasówka, której, no, że tak powiem, jestem tutaj przedstawicielem dzisiaj, mówi stanowczo nie. Mamy już i dziękujemy, nie chcemy więcej. A to, co mamy, więc w jakiś sposób będziemy musieli współpracować i żyć na tym terenie. Ale więcej nie chcemy. Wystarczy nam. Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć firmie Wipasz, że my nie chcemy ze swoich sąsiadów waszych kur. My się nie zgadzamy właśnie na to, żeby w jakichś innych miejscach degradować nasze środowisko, nasze gospodarstwa ekologiczne, żeby uniemożliwić rozwój turystyki na naszym regionie. Na terenie naszej gminy jest jedyna uprawa maliny morożej w Europie. I powstanie tych ferm na naszym terenie, których zaplanowano 16 kurników w jednej lokalizacji, gdzie ma być rocznie wyhodowanych ponad 8 milionów kur, to uniemożliwi rozwój gospodarstw, które nowych, ekologicznych i turystycznych, i zabije te gospodarstwa ekologiczne, które już funkcjonują. My się na to nie zgadzamy. Nie zgadzamy się na to, żeby firma Wipasz wchodziła na nasz teren bez pytania nas o zgodę. My się o inwestycji dowiedzieliśmy, jak ruszyła procedura. Nikt do nas nie przyjechał, nie zapytał nas o zdanie, czy my chcemy Państwa pomiot na swoim polu. Nie, nie chcemy, proszę Państwa, tego pomiotu. Bo te ilości wyprodukowanego pomiotu, my dzisiaj już wiemy, że będą tak olbrzymie, że zdegradujecie naszą ziemię. Zniszczycie nasze rolnictwo i my nie będziemy mogli uprawiać swojej ziemi przez Wasz pomiot, przez rozwój Waszej firmy. Nie zgadzamy się na Waszą retorykę, że to są zielone, ekologiczne firmy. One się niczym nie różnią od wszystkich innych ferm. Na terenie gminy Sosnówka nie ma mowy w dokumentacji o zielonych fermach. Więc to jest kłamstwo zwykłe, że na terenie gminy Sosnówka mają powstać zielone fermy. Jeszcze nie powiedzieliśmy, co będzie, jeżeli u Was będzie epidemia ptasiej grypy. Nie ma problemu. No właśnie. Nie ma nic o tym mowy. Produkcja żywności musi być rozdrobniona tak, że jeżeli tu będzie epidemia, to my jako ludzie, którzy dbamy o produkcję żywności, ta żywność musi być rozdrobniona. Gdzie są politycy, którzy mówią, tu może być 10 kurników, w innym powiecie 10, bo kiedy ja byłem w Żurominie kilka miesięcy temu, to tam główny lekarz weterynarii, który, uwaga, był głównym lekarzem weterynarii w Lubelskim, pan Piotrowski, powiedział, w Żurominie jest największy problem taki, że ktoś wydał pozwolenia na tak dużą ilość kurników na Mazowszu, a on tutaj pochodzi z tej ziemi i pozwalają, by te pozwolenia były tutaj dzisiaj dawane. To nie jest dbanie o bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce, bo jedna epidemia tutaj na terenie i wiecie, kto pochodzi? Kolejna ferma. Państwo, bo 70... Wipasz wypowiada się, że nie będą stawiać kurników tam, gdzie społeczność się nie zgadza i nie chce. Pokażę nagranie. Proszę. To czemu? Kuk jest nasz! To czemu? Nie wasz, Wipasz! Kuk jest nasz! 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 Nie wasz, Wipasz! Skąd jest nasz? Nie masz, Wipasz! Kochani! Jak ocenia Pan dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami powiatu bialskiego pod bramą Wipaszu w Indrzecu? Pozytywnie. Państwo mają swoje wątpliwości. My jesteśmy otwarci do rozmowy. Cały czas powielamy zaproszenie
żeby odwiedzili nasze funkcjonujące zielone fermy i tam odpowiemy na wszelkie pytania. Odebrałem, dyrektor zakładu drobiarskiego odebrał listę pytań skierowanych do firmy, przekażemy je dla zarządu i odpowiemy. Ale nie było się bez przepychanek u tarczek słownych. Przed tymi ludźmi stoi polityka. I to jakby trzeba sobie jasno powiedzieć, tutaj ten pan, który prowadził to spotkanie, to jest polityk, a drodzy Państwo, to nie politycy wypracowują dobrobyt w tym kraju, tylko inwestorzy, którzy tworzą miejsca pracy, tacy jak mój szef Józef Wiśniewski. I ja absolutnie bez wstydu staję i rozmawiam z tymi ludźmi, bo to firma Wipasz dba o polskie rolnictwo, o rozwój tego polskiego rolnictwa, o produkcję żywności premium na powstającym, tworzonym przez nas programie Zielone Fermy. Ale czy były argumenty, które jednak trudno będzie obalić? Proszę Pana, jeśli mamy do czynienia z grupą protestujących, to zawsze jest to grupa podzielona na pewne frakcje. Ludzi, którzy przyjechali rozmawiać o faktach, ludzi mniej zdecydowanych, ale do których też fakty przemówią. No i trzecia frakcja, która po prostu mówi na zasadzie nie, bo nie. I protesty, które nas dotykają od kilku miesięcy, składały się z takich ludzi. No, z częścią się porozumieliśmy, z częścią jeszcze rozmawiamy, a ta dzisiejsza frakcja, no to raczej takie osoby, z którymi ciężko się porozumieć, bo mimo wielokrotnych zaproszeń do nas, do obejrzenia ferm, zakładów, no to jednak mi jest przykro, że spotykamy się przed zakładem drobiarskim, a mimo wielokrotnych zaproszeń nie chcą ci Państwo przyjechać do nas i zobaczyć, jak funkcjonuje Zielona Ferma, jedna czy druga. Wasza polityka również dotyczy tego, że po prostu realizujecie swoje, ale czy chociaż przynajmniej delikatnie te protesty mieszkańców na Was wpływają, czy zmieniają decyzje? Czy personalnie na mnie to bardzo. Siwych włosów na głowie mi przybywa, ale ja jeszcze raz podkreślam, ja wierzę w to, co robię i wierzę, że my nie robimy nic złego, tylko tworzymy nową jakość w polskim rolnictwie, w polskim drobiarstwie. Dzięki prezesowi Wiśniewskiemu tworzymy takie nowoczesne zakłady jak ten tutaj. Dodatkowo projekt Zielonych Ferm, gdzie będziemy produkować kurczaka premium, gdzie te kurczaki będą zjadać polskie zboże, które wyprodukowali polscy rolnicy i będziemy tam tworzyć nowe miejsca pracy. Sam Pan ten temat wywołał. Zboże z Ukrainy. Tak jest. Proszę Pana, polscy rolnicy produkują rocznie około 30 milionów ton paszy i Wipasz bardzo dużo tego zboża kupuje, produkując ponad milion ton pasz rocznie, z czego około 700 tysięcy ton paszy to jest pasza dla drobiu, więc tutaj nie mówi się o jednym, że produkcja drobiarska zjada bardzo dużo tego zboża, które polski rolnik produkuje. To, że my bardzo dużo eksportujemy na zachód mięsa drobiowego, to tak jak eksportujemy polskie zboże poprzez tego wyprodukowanego fileta, udko czy inne części kurczaka. Ja nie zajmuję się zakupem zboża w naszej firmie, więc nie odpowiem Panu na pytanie, czy Wipasz kupuje. Z moich jakby z wiedzy, którą posiadam, to nie, ale jeśli Pan chce zadać takie stricte pytanie, no to proszę, podam maila, Pan napisze, ja przekażę do osób, które u nas w firmie się zajmują zakupem zboża i odpowiemy Panu. Tu przykład był mieszkańców miejscowości, które protestują. Czy może Pan podać przykład mieszkańców miejscowości, gdzie były protesty, bądź były jakieś niejasności, ale wszystko poszło? Ja mogę Panu podać przykład miejscowości, w której nie było ani jednego protestu i to jest gmina Biała Podlaska, miejscowość Pulko. Tam budujemy zieloną fermę 8 kurników. Jeśli Pan zechce, to możemy się umówić na dowolny, dogodny dla Pana termin, podjechać, zobaczyć. I tam nie było ani jednego protestu i można to sprawdzić w gminie, która prowadziła całe postępowanie, w gminie Biała Podlaska. Proszę Państwa, protesty
zaczęły się w momencie złożenia przez nas raportu środowiskowego i rozpoczęcia procedowania zielonej fermy w gminie Sosnówka w miejscowości Rzeszczynka. To był bodajże październik, listopad zeszłego roku i myśmy nie przewidzieli jednego. Kampania wyborcza. Na jakby plecach WIPASZ-u i na nieświadomości, niewiedzy ludzi przez pewnych ludzi, którzy chcą osiągnąć swoje cele polityczne, jest budowana oszczercza kampania kłamstw wobec polskiego przedsiębiorcy, z wizją, pasją, który chce tworzyć i nowe miejsca pracy, rozwijać to polskie rolnictwo, a jest po prostu no, oczerniany i mówię tutaj o WIPASZ-u, o moim pracodawcy. Miałem na fermach zapytać, ale pytanie w ramach Sosnówki, tam było, pani mówi, że będzie zwykły kurnik, tak? Pan twierdzi, że zielona ferma. Czemu, jak raz mówi pan o zielonych fermach, że to jest jedyna wasza teraz droga? Już panu odpowiadam. Projekt Zielone Fermy to jest wizja prezesa Wiśniewskiego i to jest marka, którą teraz budujemy od kilku lat. Każda ferma, którą będziemy budować w tym standardzie, będzie sygnowana marką Zielona Ferma. I co to jest ta zielona ferma? Otóż zielona ferma to jest miejsce, gdzie będzie produkowany kurczak jakości premium przy użyciu pasz wege, bez użycia antybiotyków. Fermy typu zielone są wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które pozwalają raz ograniczyć do minimum oddziaływanie takiej fermy na środowisko i lokalnych mieszkańców, a dwa, zapewnić hodowanemu tam kurczakowi maksimum dobrostanu. Może ludzie boją się właśnie tego maksimum, tych tysięcy i milionów? Proszę pana, to można porównać do produkcji butów przez szewców kiedyś. Był tam w mieście jeden szewc, drugi i oni robili buty. No, dzisiaj jest nas ponad 8 miliardów na całej ziemi i jeśli aż tak rozdrobnimy tą produkcję tego drobiu, który jest, statystyczny Polak zjada go około 30 kg rocznie, to nie da się tego wyprodukować, a druga sprawa, ile to będzie kosztować? Nawiązując do pytań, tak powiem, państwa z prasówki, jakiego wielkości, tak powiem, zmasowanej produkcji muszą się liczyć mieszkańcy Kwasówki? Pan mówi o tym, że musi być, no wiadomo, to musi być masowa produkcja, tak, żeby była ona opłacalna. A jednocześnie mieszkańcy mówią, no, żeby nie było za dużo, tak? Gdzie tu, jaka będzie równowaga, że tak powiem, z państwa strony? Już odpowiadam. Jak zaczynaliśmy budować pierwszą fermę w Kwasówce, poprzedziliśmy to zdobyciem odpowiedniej dokumentacji i pozwoleń. Budowaliśmy instytut i fermę 8 kurników. Jak zostało to pobudowane, to żeby wykorzystać maksymalną powierzchnię działki, którą tam posiadaliśmy, otworzyliśmy jeszcze raz ten przewód, złożyliśmy jeszcze jeden operat środowiskowy, jeszcze raz wystąpiliśmy o decyzję środowiskową do wójta gminy Drelów i bez żadnych protestów uzyskaliśmy możliwość rozbudowy o kolejne 4 kurniki. Żyliśmy bardzo dobrze z lokalnymi sąsiadami. Wybudowaliśmy drogę dojazdową do tej fermy. Zatrudniliśmy załogę i kto chce z tej załogi, to tam pracuje. Oczywiście pojawiły się jakieś ewenementy, które spowodowały, że niektórzy pracownicy zostali zwolnieni z różnych względów, ale jak w każdej firmie jest rotacja, prawda? Jeszcze raz podkreślam, kto chce, to pracuje. Z gminy Drelów obecnie WIPASZ zatrudnia 64 osoby. W międzyczasie trafił się nam człowiek, który posiada ziemię po drugiej stronie Kwasówki w odległości około pół kilometra od najbliższych zabudowań i doszliśmy do porozumienia w celu wybudowania na jego ziemiach zielonej fermy, jeśli uda nam się zdobyć dokumentację.
I jakby do tego dążymy. I to będzie bliźniacza ferma do fermy Kwasówka 1, też ferma 12 kurników. Zielona ferma. A czy ma Pan jakieś, powiedzmy, wiedzę, czy w tym lokalizacji będzie powiększana, że tak powiem, struktura tutaj produkcji, czy już na tym poprzestaniecie? Ale chodzi Panu o Kwasówkę? Tak, bo... Z mojej obecnej wiedzy i z zakresu ziem, którymi dysponujemy, osiągnęliśmy już, jeśli wybudujemy tą Kwasówkę 2, to po prostu cała ziemia będzie wykorzystana. Druga sprawa, no nie, ze względów bioasekuracyjnych, nie błędem byłoby budować w najbliższej okolicy jeszcze jedną farmę. Czyli mieszkańcy mogą jakby, powiedzmy, wiedzieć, jaka spad jest spokojnie, przyszłość, tak? Jaka jest przyszłość, tak? Tak. W gminie Drelów obecnie mamy instytut, tą fermę w Kwasówce 12 kurników. W uruchomieniu, tak, już uruchomiona jest ferma w Leszczance, też w gminie Drelów, 6 kurników. I jest jeszcze w trakcie budowy zielona ferma w Aleksandrówce, też 6 kurników. Warto wspomnieć, że do tej fermy w Aleksandrówce też wiparz na własny koszt wybudował 1,3 km drogi, która no, w obecnych warunkach w ogóle by nie była przejezdna. I to są drogi, które budujemy do naszych lokalizacji. To są drogi, po których tak jeździmy my, ale równocześnie dbamy o te drogi i one są ogólnodostępne dla lokalnych mieszkańców. Czyli mogą się mieszkańcy spodziewać, jak powiedzmy, tego, że te drogi będą utrzymywane w należytej kondycji? Proszę Pana, już odpowiadam. W sprawie Kwasówki 2 w grudniu zeszłego roku było spotkanie, na którym byłem ja, był wójt Drelowa i padło pytanie o drogę dojazdową, że jej tam nie ma, więc z naszej strony padła propozycja do lokalnej firmy z gminy Drelów, że w przypadku uzyskania dokumentacji i budowy tej fermy, to ta lokalna firma dostanie od nas zlecenie i na wybudowanie tej drogi. I uszanujcie ludzi, jeżeli szanujecie ich dzisiaj rozdawaniem polędwiczek, to uszanujcie ich nie dawaniem jedzenia, bo ci ludzie jeszcze na jedzenie mają. I to nie jest, wie Pan co, i to jest argument bardzo rzeczowy. To ludzie mają decydować o tym, co będzie w okolicy u nich. Ja wiem, że Pan za te kilka, czy kilkanaście tysięcy, czy nie wiem ile Pan dostaje, zrobi wszystko dla swojego prezesa, którego Pan tutaj chwali. Tylko, że ten prezes dziś przejmuje rynek drobiarski w Polsce. Normalni ludzie nie hodują drobiu. To Wasza firma dziś, z tego co wiemy, i Pan może tu zaprzeczyć, odpowiada też za duży przywóz zbóż z Ukrainy. A w polskich magazynach zalegają zboża. I to jest informacja, którą mnie na spotkaniu przekazał minister Kowalczyk, wicepremier. Powiedział, to między innymi wiparz przywozi dużo zbóż z Ukrainy. Ile przywieźliście zbóż z Ukrainy? Ja proszę Państwa, wiem, że firma wiparz odpowiada za rozwój polskiego rolnictwa. Jest to Polska. To nie jest rolnictwo. Ta ferma taka, to nie jest rolnictwo. 2017, to jest potężna firma. W 2017 roku mieliśmy protesty. Obiecaliśmy zatrudnić 1000 osób. To wy chcecie rozwijać rolnictwo, na rynku, czy dawać... Obecnie na tym zakładzie pracuje. Powiatu bielskiego? Ale... Proszę Państwa, z powiatu nie odpowiem Pani. Ale natomiast na Obielci pracuje ponad 1000. Drodzy Państwo, po Maskodniu Pan Michał tak, i nas utwierdzał w tym przekonaniu, że nie zatrudniają obcokrajowców. Wszyscy są zatrudnieni są Polacy. No przed chwileczką widzieliśmy. Pani Dejnikowa, proszę nie manipulować, bo ja powiedziałem, że na zielonych fermach nie zatrudniamy obcokrajowców. Ile w Kowniu chcecie fermy zielone budować? To nie są zielone budynki. Proszę Pana, według umowy decyzji nie ma zielonej lepiej. I dziś jest jedno. Chciałem tylko jeszcze ustosunkować się do Pana zdania. Z tego zakładu 80% wyjeżdża sól polskiego surowca na eksport. Towar jest najwyższej jakości. Dzięki temu, że są zielone fermy, że są okna, że jest bardzo wysoki poziom produkcji, że produkujemy bardzo dobrej jakości mięso, jesteśmy w stanie eksportować 80% mięsa na rynek zachodni. To ja tylko Panu powiem jedno, ale... Powiemy jedną rzecz tylko. Hodujcie, róbcie nawet 100% na eksport, nawet 120% na eksport, tylko nie budujcie tego u ludzi w takich skupiskach. To jest jedyny nasz argument. Wyróbcie 100% za granicę. Twórzcie tutaj kapitał. Tylko dlaczego kapitał pańskiego prezesa, którego Pan wspomniał, polski uderza kapitał. Uderza
wsadzić w ludzi i to nieważne. To nie jest dziś dla tych ludzi rewolucja na wsi, którą wy im robicie. Nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia dzisiaj ten fakt, kto ludziom zmienia życie. Czy to jest Polak, czy to jest ktoś z zagranicy. I to jest problem. Nie, jesteśmy bardzo blisko czterech gmin, których oblicze wy zmienicie. I ja dokładnie wiem o tym, że wy dzisiaj zmienicie życie tych ludzi w tych gminach. Dajcie ludziom normalnie. Tam nie mam mowy o zielonych fermach. Na terenie gminy Sosnówka my procedujemy dokumentację. Na razie nikt tam nic nie buduje. Proszę pana, ale chcecie budować. Ale też my teraz mieszkańcy nie było dzisiaj i w październiku na terenie prawie że inwestycji, to już byście zaczęli tą budowę. Fakt, i niech pan nie mówi, że nie. Proszę państwa, będziecie pytać mieszkańców o zdanie. Fakty się nie zgodzi na to. Fakty i my się nie zgadzamy na takie... Są jedne, fakty są jedne i proście. Ci ludzie nie chcą reprezentować interesu lokalnej społeczności. Ci ludzie reprezentują interes swojego prezesa, dla których wy jesteście niczym. Dla których wy jesteście nikim. I czy oni zmienią wasze gminy, czy nie zmienią, dla nich to nieważne, bo dla nich liczy się zarabianie dużych pieniędzy. I ja jestem za tym, żeby w Polsce była hodowla kurczaków, żeby była produkcja drobiu, ale żeby była na normalnych zasadach. I wy wiedzcie jedno, obojętnie co wam powiedzą, to wy już wiecie, że jak będą chcieli okłamać, to okłamią. A my musimy bronić tego, żeby te lokalne społeczności wyglądały w normalny sposób, tak jak wyglądały do tej pory. A produkcja żywności i rolnictwo musi być w normalny, tradycyjny sposób robiona. A wszelkie decyzje, które są podejmowane za waszymi plecami, to są złe decyzje, bo to nie są wasze decyzje. I nie dajcie sobie wmówić, że ktoś, bo oni wam zaraz mówią, że Polska funkcjonuje tylko dzięki nim. Tylko dzięki nim. A dlaczego idziecie jako WIPAŻ i nie składacie wniosku jako WIPAŻ? Dlaczego oszukujecie państwo, okłamujecie, a tutaj stajecie i mówicie, że wy robicie tyle dla naszego państwa? Ale proszę panie, lokalizacja w kontach w gminie Kodeń jest robiona stricte... Jedna? To, że... Tak. Gmina Sosnówka na kogo jest robiona? Na prywatnego inwestora. Dokładnie, a państwo wyraźnie mówicie, że to wy robicie. Pani, czy ja mogę odpowiedzieć, bo ja bym chciał odpowiedzieć. Tylko proszę mówić prawdę, a nie kłamać. Prawdę, proszę pani. Jesteśmy podpisani umową przed centą notarialną z właścicielem ziemi na uzyskanie dokumentacji. Jeśli uzyskamy dokumentację, to tą ziemię kupimy. A dlaczego sami nie wystąpiliście, tak jak wystąpiliście w kontach? W jednostkowym przypadku, tak? Nie, to nie jest jednostkowy przypadek, proszę pana. I niech pan nie kłamie. Ale to pani kłamie i manipuluje i wprowadza. Nie, proszę państwa! Jeśli chodzi o manipulację, to manipuluje pan. Bo dlatego, że chcę panu powiedzieć, że mówienie green, zielone fermy to jest greenwashing i wprowadzacie ludzi w błąd. Ale tak proszę pana, pan zarzuca mi, że ja kłamię. Proszę przejrzeć sobie obwieszczenia na BIP-ie, gminne kody. Zielone fermy to tylko są zielone budynki. Zgodziłby się pan oddać życie za WIPAŻ? Niech pan odpowie. Niech pan odpowie. Mam panu nadstawić nadgarstki, jak pan będzie żył przecinał do tak. Absolutnie, pytam o WIPAŻ. Proszę pana, WIPAŻ to jest firma, w której pracuję od 15 lat i mam do niej bardzo duży szacunek. I jestem w stanie bardzo dużo poświęcić dla niej. A do ludzi ma pan szacunek? Jak nie miał do państwa szacunku, no widać, to nie ma pan do mnie szacunku. Prezes kazał, że pan już wyszedł pan do nas. Czy tylko po prostu zwykłym naganiaczem? Prezes iść nie skutuje wyraźnie. Tam, gdzie są protesty, nie będzie budował ferm. I co on robi? Buduje. Nie pobuduje tam, gdzie będą ludzie protestować.